Jak było? Było wspaniale. Przecudownie. Spokojnie. Mhm. Bez pośpiechu. Bez takiego stresu, że coś muszę na czas. Mhm. W takim, wiesz, poszanowaniu tego, co ja chcę. Pierwszy taki poród. Mój. I strasznie dużo zawdzięczam mocy, która mówiła, ja mam czas. Mhm. Ja się nie spieszę nigdzie. To jest niesamowite, nie? Tak. A może ona wybrała inną datę. No. A na koniec, jak już stwierdziłyśmy, że te skurcze chyba siadają, to mówi do mnie, wiesz, ona chyba czeka na ojca. I jak przyszedł ojciec, w godzinę było po porodzie. Więc czasami sobie też dziecko wybiera, kto ma się z nim rodzić. Ale dla ciebie, jako dla położnej, to jest niesamowite doświadczenie, dlatego że pierwszy poród, opowiedz o tym. Pierwszy poród z położenia główkowego. Tak. Drugi poród drogami natury. Pierwszy był miętnicowy i pamiętam go zupełnie inaczej. Pamiętam go bardzo dobrze, ale stwierdzam teraz, że jak przez mgłę. No trochę mniejsze dziecko wtedy urodziłam. Natomiast ten poród... Z jednej strony miałam ogromną świadomość tego, co się dzieje i to mi pomagało, a z drugiej strony tym bardziej się momentami bałam. Ale też powiedziałam mu ci, że się boję w pewnym momencie. No to adrenalina typowe, pod koniec mi, porodu. Pod koniec porodu, że się boję. I doszliśmy do tego, że się boję bólu, że będzie bolało bardziej. Wiedziałam, że to jest chwila tylko. Bo rodziłaś bez znieczulenia. Rodziłam bez znieczulenia. I jak już to wypowiedziałam, zmieniłam pozycję, wzięłam się w garść i urodziłam. Ale musiałam to wypowiedzieć, że ja się teraz boję. To mi chyba też pomogło, żeby tego nie trzymać w sobie. I nie chojraczyć. Fajnie było. Było fajnie, bolało na koniec, ale było super. To jest niesamowite dla położnej doświadczenie. Tak. Tym bardziej, że ty w końcu no, zaczęłaś swoją przygodę z porodami dopiero w Medicover. Dokładnie. I też fajnie jest po takim doświadczeniu prowadzenia porodów znowu urodzić samemu, bo zupełnie innego znaczenia nabiera to, co ja mówię do swoich pacjentek, bo ja to wiedziałam gdzieś tam ze swojego pierwszego porodu, gdzieś tam wiedziałam to z teorii, gdzieś tam wiedziałam to z doświadczenia innych położnych, natomiast będąc w tym swoim własnym porodzie, wiesz, stają ci przed oczami te pacjentki, którym mówisz, teraz będzie przez chwilę mocno bolało, wytrzymaj to. I ja teraz mam nie wytrzymać? Super. Mówisz super. Takie rzeczy pacjentkom i teraz ty masz tego nie wytrzymać? No to dalej. Justyna, urodziła się położna, wiesz, taka prawdziwa. No bo jednak ten poród pośladkowy, ile to było lat temu? 12. Więc wiesz, to była inna twoja świadomość w ogóle. Tak. Jako położna, jako kobiety. A teraz już zupełnie inny czas. Zdecydowanie, coś zupełnie innego. I właśnie się zastanawiałam, czy ta moja wiedza i świadomość mi bardziej pomoże, czy bardziej przeszkodzi. Myślę, że mi nie przeszkodziła, wiesz? Bardzo świadomie urodziłam to dziecko. Ale tylko dlatego, że miałam też takie wsparcie. Ale byłaś u siebie, byłaś wśród swoich. To i powiem, że nie wyobrażam sobie też rodzić gdzie indziej, bo ja tych porodów, prowadzenia porodów nauczyłam się tutaj. Ja tylko tutaj się czuję bezpiecznie, ja tylko wiem tutaj, jak to przebiega. Więc jestem przeszczęśliwa, że to akurat Medi. Medi to nasz taki tajny skrót. Medicover. No to jest dla mnie takie bardzo dobre miejsce. Nawet mój mąż się zapytał, jak tutaj przyszłam do sali po porodzie, jak ty się tu czujesz? A ja mówię, no po prostu, jak w domu. Ja tu jestem u siebie. Ja mówię, no właśnie widzę, że tak się krzątasz jak u siebie. Ja mówię, no bo ja jestem u siebie. To niesamowite. Niesamowite. Także myślę sobie, że w tych czasach, zwłaszcza nigdzie indziej nie urodziłabym tak, jak chciałam. Ja się bardzo cieszę, bo powiem ci teraz, już mogę powiedzieć, że takie, jakie emocje miałyśmy wszystkie, to jest coś niesamowitego, wiesz? To jest takie nasze właśnie pierwsze wyczekane dziecko. I ja byłam pewna, ja byłam przekonana, że Zoja sobie wybierze jednak godzinę, wiesz? No i muszę o tym powiedzieć, bo jak byłam u ciebie w ciągu dnia, to tam popukałam cię po brzuchu, ale ja się namawiałam z Zojką oczywiście. Zoja, daj mi znać. I to było coś niesamowitego.
Słuchaj, obudziłam się 0:46 z taką radością w sercu. Słuchaj, tak mi łomotało serce, byłam tak szczęśliwa. Miałam zadzwonić do szpitala, ale myślę sobie, spojrzałam na godzinę tylko, wiesz, stwierdziłam, nie, nie dzwonię. Wiem, że się urodziła, a urodziła się 0:50. To po prostu takie czytanie z pola, no. Wiesz, to jest niesamowite, że dała mi znać. Jest śliczna. Śpi sobie fajnie. Ja też tak sobie pomyślałam, że takie różne rzeczy sobie możemy planować, ale tak też nie do końca. Właśnie to, że ona jednak wybrała tego 14, to tak mi powiedziała Lucja, słuchaj, nie spieszymy się, ona sobie wybiera sama dzień, w którym się chce urodzić. Ja mówię, no dobra, no dobra, w sumie okej. Okay. Więc taki naprawdę ogrom spokoju. No. Znaczy ja tam mniej więcej wiem, jaki ty masz stosunek do 14 lutego, że widzisz. Ja jakby jeszcze chcę powiedzieć, że ja wiem, że my tak mamy tutaj zawsze, tak? Bo pracujemy najlepiej jak potrafimy i strasznie nam zależy na tym, żeby każdy się tutaj tak czuł. I ja na przykład mojemu mężowi wiele razy opowiadałam o tym, jak tutaj tworzymy atmosferę dla pacjentek, ale on jeszcze dzisiaj mówi, wiesz, ja nie mogę wyjść z szoku, to było tak cicho, normalnie, spokojnie, a ja mówię, ale ja krzyczałam strasznie, ale nie, ja się czułam tak dobrze. Ja wie, ty się czułeś dobrze, ja też. Niesamowite. Że on nie potrafił zrozumieć, znaczy był w takim tak pozytywnym szoku, że aż mi to kolejny raz powiedział, że on nie sądził, że tak można rodzić. Że w takich warunkach i że w takiej atmosferze i że taka właśnie wiesz, takie mówi tak i Lucja, taki pełen profesjonalizm mówi tak do mnie, bo ty nie jesteś łatwy. Ale ona sobie z tym poradziła, ja wiem. To jest niesamowite. Tak. To jest niesamowite. Ale wiesz, to jest też, to dobrze, że to powiedziałaś, ponieważ my naprawdę każdej kobiecie stwarzamy takie warunki. Tak. Każdej kobiecie staramy się stworzyć takie warunki. Oczywiście każdy człowiek jest inny. Też, prawda, tak, pacjentki mają różne oczekiwania, ale... Różne, ale my mamy swoje bardzo wysokie standardy i myślę, że to nas bardzo wyróżnia, bo nie pozwalamy sobie na to, żeby te standardy obniżać. I ja niby to wszystko wiem, ale wiesz co, powiem ci, że odczuć to też jest mega doświadczenie, że kurczę, fajnie, no tak, fajnie, fajnie, tak, fajnie. Tak po prostu ma być. Słuchaj, no nie wiem jak to będzie, bo jak się dziewczyny młode z mojego zespołu tak, wiesz, rozochociły teraz po tym twoim porodzie, to ja tu, wiesz, tak, będę miała wakaty. Powiem ci tak, że właśnie była z nami też Olga i ja mówię, przepraszam ci, bo ja tak krzyczałam, a on mówi, ja nie widziałam takiego porodu już dawno. On był piękny problem, ale głośno było, co ty? I tak widziałam, że ona taka jest... Ale tak, ale poród nie jest niemy. Poród tak. Nie jest niemy. To jest niesamowite. Ale dobrze, że na tych falach niskich krzyczałaś. No do niskich, no. Oczywiście. Zojcia, jesteś super. I też mój mąż mówi, że to wszystko jest jakieś takie spokojne. Ja mówię, a jakie ma być, jak się urodziło? Tak jak powinno się urodzić. Mówię, dzieci szczęśliwe i są spokojne. Co ona ma manifestować? Także było cudownie. A kura was pilnuje, widzę. Kura nas pilnuje, tak. Kura mi się przydała w porodzie strasznie. I potem do karmienia po prostu rewelacja. Nawet nie sądziłam, że jest tak wygodna po prostu w każdym momencie. Słuchaj, pokój pokażę, bo jest nawet posprzątany. Nawet jest posprzątany. Także jest okej. Widzę, że nie jesteś bałaganiarą, Justyna, w ogóle. Nie, już trzeba być poukładana. Jesteś położną po prostu. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Pozwoliłyśmy sobie już pogratulować ci. I zrobiłam mały pościg. Ojku, dobrze, nie przeszkadzam, wiesz, nie przeszkadzam. Trzymajcie się. Pomachała mi, widziałaś, pomachała mi Zoja. No to buziaki, na razie, pa, pa.